Jedyne co. I to jest jedyne co. I na tym patrzcie, zobaczcie. I tutaj nie ma ani zwrotek, ani w sumie refrenu. Zobaczcie, można? Można. Trzeba mieć pomysł na piosenkę, nie? No to jest tylko jeden tekst przez cały utwór, nie? Dosłownie 15-sekundowy, tyle ile trwa TikTok. Dziękuję, Agniesiu. She loves me, but just with the hype. I'm feeling something the world can't describe. O, kogo mi to oczy widzą? Dzień dobry, słabczy. Kleja. Co tam, duperko? Hej, fajnie, że wpadłeś, miło. Dobrą stronę, mam nadzieję, idzie. Życz mi tego, żeby mi się udało wyjechać w przyszłym tygodniu do Holandii, to już będzie dobrze. To już będę wiedział, co mam z tym zrobić. Ważne, żeby wyjechać i już będzie okej, kochani. No, najważniejsze, pocisnąć i... No, w końcu. Co to jest, EQUS? Nie. A po co mi to? Dziękuję, Evelynka. A czeka, no. No czeka, czekam też. No, to jest psak, no też priorytetowy, ale... Ale nie jadę do niego, czy coś w tym stylu, on jeszcze nie idzie układać, więc jakby no jadę po swoje, ale myślę, że jak już będę na miejscu, to i przy okazji miłość będzie, taka jaka ma być na miejscu, więc myślę, że to będzie takie wszystko, o, skomponuje się jakby i się, po prostu to będzie miało ręce i nogi sens, nie? Już wyjadę, to będzie ktoś już na miejscu, gdzie się będą spotykać i będą coś budować razem, to jest fajne, nie? Ale nie jadę do niego, czy coś w tym stylu, broń Boże. Broń Boże, nie, bo już ludzie by zarzucali, nie. Akurat fajnie, że po prostu ktoś jest... sorry, I must go, go. Dzięki bardzo. A jest w ogóle ktoś na bitwach? Oni mają dziwną kulturę, bo oni myślą, że nie wiem, że to jest jakby jak gra, no... no. Jak gra, no... no. Ale świetna. Czemu jak w czerwonym domu? Tak mi się wkręciła ta nuta, bo lubię coś spokojnego, a nie mam nic takiego na tą chwilę, nic mi takiego w głowie nie świta po głowie. Dziękuję bardzo za uzupełnienie różyczek. I tak jakby... A jak u ciebie się ogólnie układa, Sławuś? Masz dalej chłopa? I think to... Nie no, myślę, że można wspomnieć ten utwór, nie? Chyba nic złego. Nie, jeszcze nie. Na to się pakuje dwa dni wcześniej. Jak to się robi, Suri? Jak się ustawia swój team? Gdzie to się robi? Kto uciekł z więzienia? A przecież chyba. Ściemniałeś, Oskar, nie gadaj. O, Barbie jest. Ale fajnie, że wróciłeś aż na chwilę, Sławci, no. Dziękuję bardzo, Janno. Znowu pobędziesz mi.
znowu droga, ja na całowaniu chciał, dobrze się będziesz bał. Tu bilety mam, jutro lecę tam, gdzie słoneczko śni, będzie dobrze. Z tym pierdlem, przecież on powiedział wczoraj, że to kolega go z kajdankami dla Beki. No, saksofon jest sztos, no. Zaraz wrócę do doktoru. O, to cieszę się Sławek, że chociaż przynajmniej. Witam. Hej. Opalone słońce grze, jak szalone tu. Masz się dobrze, powiem ci. Dziękuję za troskę, skarbie, no. Tam. Powiem ci, że całkiem zacnie. Trzy. No Sławku, myślałem, że bardziej za mną, ale to się wycnie, ale okej. Ej, bo ja będę we Wrocławiu przed wyjazdem, to można się spiknąć. Dzięki Łukasz, Sławuś. No. No nie. No, a czemu by nie? A o tobie mam nadzieję, że również dopisuje humor. Pewnie, a czemu miałby nie dopisywać? A co widzi? O, chcecie mnie drapnąć w ten? Nie, dzisiaj nie. Nie, Boże, co ja gadam. Nie, w tym roku nie. W tym roku nie, no bo jak wyjadę, to nie będzie mi w ogóle ani na święta, ani na Sylwestra w Polsce, ani, ani w ogóle w tym roku. Nawet na majne urodziny się nie załapię, absolutnie mą. Kto oszustem jest? Hello. Siema. Siema, co tam? Jak tam? Jakaś rundeczka? Dobrze. Ja tutaj wiesz, o co chodzi, Kacper. Ja tu jestem wierny jedynie sobie, także absolutnie nie. Łukasz to, Łukasz kocha Muszkina, także Muszkina teraz wszyscy lobczają, nie? Znowu dogania. Także Monika, to dla ciebie jeszcze raz. Przynajmniej Monika nam coś zostawiła ze mną po sobie. Przynajmniej chociaż udało mi się z nią dwa utwory nagrać, nie? Chociaż co? Bo drugi pewnie wyjdzie remix też. Wyjdzie. Ja wiedziałem, Kasper, że tak do Marka. Nie wiedziałem, nie wiedziałem. Zauważyłem, no. Lecę tam. Dzięki bardzo. Mówię jeszcze do mnie Sofki, że tak ten. Nie, dobra, okej. Zapomnę mnie, co jest to wakacyjna moc, imprezować tę nią noc. Twoich marzeń, znowu to wakacyjny czas. Znowu dogania nas strzał odpalony ciał. Znowu go będziesz miał. Dziękuję. Ale jestem zajęty. Ja tutaj już nie szukam mężów. I bardzo mężu. Kochani, jeszcze dwa podróżki. Dzięki bardzo, Krzysiek. Mówię tu, wypełnią to miejsce. Babik, dobrze, że nas bałeś.
punkt, punkt. Małżeństwo to wakacyjny czas. No, o, jestem Marlenka, czyś Marlenka. Palony ciał, znowu go będziesz miał. To wakacyjny czas. Dobrze, wyciszę wam. To będzie znowu dogania nas. Znowu go będziesz miał, to wakacyjny czas. Znowu dogania nas, szał spalony ciał. Dobrze z dnia będzie trwał. Powiem wam tak, trochę źle zrobił Patryk, bo kurczę, prosiliśmy go z Moniką jeszcze, żeby wiesz, poumawiał nam, wiecie, wszystkie hachy, jakieś takie, wiecie, żeby występować przez całe lato z tą piosenką. Nie, nic kurwa, nie. Myślę, że wrzuci na YouTube, Spotify, i to jest okej, okay, koniec. A chcieliśmy, nie, żeby gdzieś to tak, wiesz, ale nie, to nie. Dopiero jak wiecie, jak pojadę do tej Holandii i jak sobie własne utwory nagram, to wtedy też będę mógł na pewno te utwory również wykorzystać, czy Koniec Miłości, czy to. Bo do reszty się nie podpisuję swoim nazwiskiem, no niestety nie. Jakiś śmieszny diss na Monikę, to było masakra. No, z Julią Mieroszewską to było całkiem spoko. Oskarowi się nie podoba jej wokal. Ale ogólnie, no, ja tam tylko występowałem w teledysku, więc jakby, no, wokalnie nie udzielałem się. A powiem wam, że to cały czas rośnie, nie? Cały czas rośnie i powiem wam, że 1000 wyświetleń przybywa ostatnio praktycznie dziennie, no. Bo akurat sobie nawet jak nie słucham, no bo wiadomo, bez przesady, żebym non stop maglował to, ale tak sobie nieraz tylko zerknę na wyświetlenia, nie? Czy to jeszcze idzie w górę, czy już stanęło w miejscu, ale idzie. Tartar z marynarką gotowe. Nowość, pan Podliszek. Komu? Julian jest niedoceniony też. No nie, ale ona nie może mieć ona nie wiem dlaczego, ale jej nikt nie może nagrać dobrego utworu. Wiecie, że wiesz, Oskar, że Julia Jaroszewska u tego samego producenta nagrywa co Baśka, nie? Ale nie wiem czemu, ale on też jej nagrał jedną piosenkę, też przeszła bez echa. No nie jest to w moim guście. Dziękuję bardzo. Drugą nagrała z nim, nawet promują się na billboardach z tym, jak on ma Demitrio, ja nie zawsze go umiem wymówić. Ale też jakoś, on też nie umie trafić jakby, nikt nie umie dobrej piosenki napisać, nie wiem dlaczego, takiej, chociażby nawet żeby bujała, nie? Nawet jak Przyjaciel z klatu, kurwa, można tam się przyczepić gdzieś tam do jakiegoś tam wokalu, czy tam Moniki, czy tam nawet gdzieś tam mojego. Bo to tak miało być po swojsku. Ja się dopasowałem po prostu, kochani, do Moniki. Monika to zaczęła, nadała temu rytm, więc... wiecie, więc to jest też co innego, ale to całkiem smacznie i tak wyszło. Ale buja, nie? A zaś z tą, niestety moją, którą bardzo lubię i pozdrawiam serdecznie, Julią Jaroszewską... czekajcie chwilę. On chyba przejezdny był. Wow. Aż... My God, ale cookies. W każdym bądź razie... Chwila przerwy była, Werbungs. Ale Julce Jaszewskiej nawet Denit, jak on ma? Oskarowa, popraw mnie, ten producent od Baśki, bo ona nagrywał tego samego w Gdańsku. Jak go się wymawia? Denitrio? Ale nie, Dead Me jeszcze lepiej, no. On nawet jej nie umiał dobrej piosenki nagrać, ci powiem szczerze. Nawet słyszałeś Julię Jaroszewską z tym Dead Me utwór? Nie bardzo leży to. Coś takie, nie wiem, nikt jej nie umie, bo ja bardzo lubię Julkę, ale nikt jej nie umie nagrać czegoś takiego. Nawet z jej jakby przeciętnym, powiedzmy, wokalem, to nawet nie ma nic takiego chwytliwego, nie wiem dlaczego.
Aha, okej, okay. Fritz. Ketchup, please, i mayo. Zaraz wracam. She loves me, but just with her eyes. I'm feeling something the words can't describe. There's truth in the silence that we can't deny. It tastes like a memory, but I don't know why. Co tam te gwiazdy piszą? She says she loves me, but just left behind. I'm feeling something the words can't describe. Uwielbiam takie utwory, naprawdę, widzicie, mam tak zróżnicowany gust, że uwielbiam takie kawałki też, no. Kasperku, co ty? Oczy mogą popatrzeć, ale ja to jestem zapatrzony tylko w Szymusia. Z kogo? Nie, dziękuję. Rafałkowi możesz zamówić. Coś się dziwni w ogóle. A ty masz? Dzięki. Dobra, kochani, bronimy prawie całą dobę popularnych, więc jest okej. Okay. Mamy jeszcze luźny z pół godziny, myślę, live. Dopiero potem 20, to już walczymy na nowo. Nie jadam pizzy w ogóle. No, nie lubię. Zjem jeden kawałek gdzieś i... Hinduska całkiem spoko. No. A masz z tym problem? A jaka to jest dżokejka? To po pierwsze, a nie czapka wieśniarą. Tłuczniku. Nie, jakieś dziwne. Nie dodaję takich, kurwa. Jak już widzę jakieś dziwne etminki, to już nie chcę takich ludzi na bitwę. Teraz ja tu rozdaję karty. Już nie przyjmuję byle kogo. Teraz to sam... Wszystkie same napierdzielam. Z mayo i ketchupem. Dzięki bardzo, Damon. Średnio lubię pizzę, serio. Już. Nie, to jestem bardziej hamburgerowy, no. A dzięki. O. A ja ci nie zjem golonki. Paulinciu, maskara. Jakie? Nie byłam. Ja nie rozumiem w ogóle pytania. A ty byłaś w skarbie? Na bank. Ja już jestem zajęty. Ale pomarzyć można.
Ja ledwo coś się w ogóle, kochani, nauczyłem kaczku jeść. Ja ledwo coś się kaczku nauczyłem jeść 2 lata temu z grilla i to jeszcze naprawdę, o, dziękuję bardzo, oj, miło mi. A ty masz, to masz? A co to moja rodzina była, żebym miał żałobę? Weź się stuknij, człowieku. Co tu w ogóle opowiadasz? A podrywam go. Wiem, co czujesz, Kacper. Ale powiem ci, że akurat Marek, czyli Diamond nasz kochany, on taki jest, wiesz, jak ja. Tutaj miłość, związek, kontakt na raz to nie jest partią, jeżeli... Marek to się nadaje również do życia z kimś wspólnego, pod jednym dachem. On to nie jest taki chłopak, wiesz? A co mnie na miejscu w ogóle? Spokój i coś tam, 8-1. No i co w związku z tym? Ale niektóre są bardzo nie na miejscu pytania, tak? Nie wyciszajcie go, odciszcie go, nie był taki zły, no, nic głupiego nie powiedział. Dzień dobry, a dziękuję. Stulpysk. Dzięki bardzo. Bo nie, nie znam imienia, dlatego mówię tutaj po pseudonimie, ale dziękuję. O, dzięki, no. No ale wiesz, no widzisz? Ale doceniam swoich bestii. Wiem, Marku. No, też przeszłeś nieraz piekło, nie? Z tym, jak on miał. Młody. Z kim ty byłeś? Z tym małolatem. 2 lata temu, to już będzie rok? Dlaczego? Bo jak patrzą na mnie, to mają kompleksy i zazdroszczą mi urody, dlatego. Pozdrawiam. Jak to nie było? On ci dał przecież w kość. On już nie pamięta, jak mi się... Kacper walczy o Marka. To może u ciebie, to musisz zmienić antenę, jakoś rękami poruszać, wiesz, to może nie będzie ci zacinało. Miniak, może ci ten, drzewa zasłaniają, musisz ściąć gałązki. Bo ja lubię na zupa, kiedyś była chyba do dziś pomidorowa. No to musicie, nie wiem, zadzwonić do Neostrady, że błędy macie, jakieś awarie. Maty, wiesz co o tym pulpecie, co pod liszkiem? A wypis. No, a żeś mnie w konia zrobił z tym przetrzy kamerkę. Okej, okay, dałem się nabrać, haha. bo tu mam fankę przecież na Grunwaldzki, bo wczoraj była u nas. Zapomniałem, była u nas. Bardzo ładna dzisiaj. Nie wiem. Takie światło, wiesz, beznadziejne z tym pokoju, no.
No trudno. O Jezu. Jakie to romanse. Jona Patola, a ty? Dziękuję bardzo, celniczka. Dzięki, Johna. Pięknie, cały czas od północy jesteśmy popularni. Pokazujemy po raz enty, kto tu rządzi. Na polskim TT. Prince coś tam. Dzień dobry. Jaka czekoladka nas odwiedziła. Ja nic takiego nadzwyczajnego ci powiem, Janusz. Janusz, o. Fryty. No. Całkiem zacne, w porze są. Dlaczego? Nie. Nie. Łukasza lubię. On ma swój vibe jak Oscar, ale... Mama Bank. No. Teraz będę sam musiał, masz rację. Cześć, Skoczek. Ja nie gotuję jakby. Mi to zawsze jest raczej... Ja coś tam doprawię, albo tam nie, ja to sam nie gotuję za raczej, więc kochana, nie pytaj mnie o danie, bo mi się kotuś na razie gotuje. Ja ci będę ściemniał. Wiesz, jakbym musiał, to bym zrobił, nie? Coś tam, ale z jakichś polskich obiadów, ale bez przesady, nie? Dobrze mielone wychodzą i z piersi kurczaka. Zostałem. Aha. Ty, no, myślałem, że jesteś ten, a ty masz coś z głową nie po kolei. Okej. No. A ja bez kitu, jak tak będziesz mnie terroryzował, chłopie, to ja cię niestety będę zmuszona zablokować. Bo to już jest nachalność, brzydko, może ładnie mówiąc. Boże. Poczułam się jak u Gosina w domu. Co tam, Gosia, morświnku? Foko. Chyba doszło do niej, że jest beznadziejna i miałem przez z niej pompę. Bobiczek. Wyglądasz, jakby ci mordę przetopili w betoniarce prosto na wylewkę. Na fundament domku jednorodzinnego. I masz mordę jak spycharka do śniegu, wiesz? A masz najwięcej do powiedzenia. Naram. Dziękuję, Astral. Dzięki bardzo. Jeszcze srebek za łóżeczki. Mm.
Co to w ogóle za przywitanie przybyszu? Nie wiem. Też to zauważyłem. Może lubi, nie wiem, może to takie, wiesz, wiesz, każdy ma swój vibe. Jedni lubią kopać w piłkę, drudzy, wiesz, grać w siatkówkę. Nawet jej nie grozi poślizg, wiesz w co. Nawet jej nie grozi wjazd w co? W broszurce. Dziękuję bardzo, Siobek, dzięki. Ola Boga, się narobiło. Kotuś, to nie koniec świata, dasz radę. Wierzę w ciebie. Chłop się załamał. Przykrej mi, naprawdę. Naprawdę oni tam w tych krajach mają, jakby, oni dziwnie reagują na to, ale jakby to było ich całe życie. Masakra. Oni sobie naprawdę chyba za to życie układają. No, w szoku jest. No, ja go chyba będę musiała niestety przy blockation, ale... Blockation, ale tak... Moni, jednak czuwasz nade mną. Dzięki ci bardzo. No dobra, kochani, za jakieś 10 minut uciekamy. 20 godzina się widzimy. I już walczymy. Już wtedy się będą nasi odpalać, nasze divine. Ale nie bardzo mi się podobają tutaj teraz takie spekulacje. Bardzo mi się nie podoba tutaj o takich rzeczach rozmowa na czacie. To nie bigo. Nie interesują mnie wasze romanse. W czworokącie. A mam na nudę. Może ktoś się odpalił normalny? No nie. Polski Kanie z Barbie, oni są zajęci. Dobra, później może. Chociaż może z Kenem się połączymy. Chociaż na jedną rundkę. Nie dołączam, bo jak grzeczna dziewczyna jestem, zapatrzona w jeden punkt i w jeden obraz i w jeden obiekt pożądań. No, ja nie, ja już wyrosłem z takich badziewi. Trzeba być grzecznym, nie ma co. Są inne wartości. Liczy się coś więcej niż wejdę, wyjdę i wejdę. Co z tego, że no, coś innego jest, jak potem i tak człowiek zostaje sam. Każdy wraca do swoich spraw, a ty dalej stoisz w tym samym miejscu, nie masz nikogo i co. I tylko czujesz to, że ktoś po prostu potraktował cię jak nadzy. No. O, jest nasza baby. Siema lalka, co tam, dziabolczku mój? Kochanie. Boże, tęskniłem za tobą, co tam? No, ciebie, misiu. Ano leci jakoś, do Holandii będę się wybierał w przyszłym tygodniu, już wyjeżdżał, więc. O, to dobrze, kochanie. No, no. A ty jak tam w ogóle? Bo na tym, co się łączyliśmy koncie, to mi spadło niestety dwa ponad tygodnie temu, może zauważyłeś, bo raczej tam się obserwowaliśmy głównie. Nie, oczywiście tak było. No wiesz, no, jestem bardzo też zasmuszony śmiercią naszej idolki tutaj, troszkę naszej koleżanki, nie? No. Szymonie, nie, to Rafał M jest podejrzany. No co? A nie, tam ktoś głupoty pisze. Na czacie odpowiadam.
Bardzo ładną masz bluzę, bluzeczkę. Dzięki, słuchaj. Właśnie miałem wyrwanego ósemkę, mam ją ósemkę wyrwaną. No się tak mówię, kotuś, mówię coś na szóstka. Szóstka. Bo ja już robię pod koronę, nie? Wszystko. Robię koronę co teraz, nie? Okej, okej. Ja nie wiedziałem, że to jest taki ciężki proces. Ja myślałem, że to wchodzisz, piłuje ci zęby, nakleja i masz, nie? A to trzeba, Jezus Maria, to trzeba zrobić. A tyle zabawy z tym, nie? No, i męczarnie. Jezus Maria. Ja myślę, że naprawdę koronę wchodzi. Na tym 30. Jest. Kto? On będzie, ten, ta data, mam nadzieję, że uda się. 30. No ale kurczę, no to wiadomo, no zęby to jest jakieś tam... No, synko, ale nie wiedziałem, że to jest takie wielko... Ja myślałem, że to jest, wiesz, tak jak w Turcji, przyjeżdżasz, piłują od razu, nie, jadą, nie. Ja wiem, o co chodzi. No, a tutaj nie, no, jak w Polsce się bawią z tym do rana. No, w Polsce się bawią, ale powiem ci... Sylwak, no, dziękuję bardzo. Masakra, usuwanie zębów. No, jest masakra, no. Usuwanie zębów, nie jest to problematyczne. Zęby w ogóle są dla mnie czymś najgorszym, co mogła natura stworzyć. Jest tak problematycznym, że tak powiem, wynalazkiem natury i kością, że dramat. No a powiedz mi sam, jak tam się... Będziemy raczej nie. Nie ma sensu, kochani, bo jest odpocząć za chwilę i 20 to już TikTok znowu, nie? Więc... A co robisz? Proszę? Co o 20 robisz? Nie, mówię, że o 20 dopiero wracam na TikToka i lecimy dalej, nie? No ale przerwę muszę sobie zrobić za jakieś 10 minut, no. Trzeba iść do ciemni. Powiem ci, że zepsuł się Oskar klimat w ciemni. Byłem z Nastelką jakiś czas temu, jak wiesz, i nie ten sam klimat, nie ci sami ludzie i takie, ja powiem tak ci, już bez wyrazu. Słuchaj, do 12 stale zamknięte prawie wszystkie, nie? Wszystkie, no to do góry wszystkie, nie? I chuj. Jak możesz na jednej sali możesz tylko tańczyć, nie? Co ty gadasz? Napierdoliliśmy i poszliśmy później. Dobra, było. No Poznań, no wiesz, nie? Pozdrawisz Eurydytę i Krysię. No nie wiem, o co mówię. Komentarze. Pozdrawiamy Kryształ i Euforię. No. Gorąco. Nie pozdrawię, bo to są te same zagrywki. Oni myślą, bo oni chcieli, żebyś moją mamę pozdrowił po imieniu. Myślą, że są śmieszni. Ja mu pozdrawiam, że przysłałem dużo miłości. I przytuliłem ode mnie. Nic się nie stało. Przytuliłem ode mnie. Powiedz, że przysłałem bardzo dużo miłości. No, pewnie, my tylko szerzymy miłość do bliźniego i w ogóle kochamy wszystko i wszystkich. Nawet tych złych ludzi, którzy nas nie lubią, też ich pozdrawiamy serdecznie, gorąco, ściskamy, biceps, no, no, no. Lowki, lowki, lowki. No, ale są usuwane ząbki tutaj, nasza bestii. Niestety, widzę, że cierpi nam. Kto? No ty, a kto? No ja jestem ząbkiem, no. Oskar, powiem ci, że on to ma przewagę, bo on jest młodym i on zawsze to może ciebie strzepnąć tu ze sceny. Kogo mam wyzywać? Ja nie wyzywam nikogo. Nie, na pewno nie. Jest w komentarzu, że Mateusz ma dziecko z Klarą. Jaki Mateusz, jaka Klara? Proszę. Nie wiem właśnie. Mateuszów jest dużo w Polsce i Klar też. No. No i słuchaj, no i do świąt już będę już miał zęby, nie? Bo to jest mój moderator. No, no. Do świąt już to będzie zrobione, nie? Więc 24 zęby. Mhm. No, no tak, nie wiesz, nic spokojnie, za obsa. Musza Kopko, pozdrawiam serdecznie. No to co, wypoczywaj kochany, jak będziesz jeszcze wieczorem, to się połączymy. Jak myślę, jak będziesz mieć siły. No, buzia.
To co my, kochani, jeszcze z 10 minut i lecę. To wakacyjny czas. No, tak to jest mniej więcej, koty i kotełki. A może na chwilę pójdziemy na to bingo? No, jakieś pół godziny, czy nie? No, jesteśmy ładne 72 miejsce z 17:24, przecież nie musimy być do końca, tak? Wlatujemy normalnie o 20, może na pół godziny na bigo, tam można różnie pogadać, czy nie? Nie? No. No, mamy w sumie cel spełniony na tą chwilę, pimpek, kto to jest? Nie chcę mi się dziwnych ludzi. Siemanko. Siemam. Co tam? Może luźnik, jakaś rundeczka? No może zaraz można tam pójść, no. Coś tam można strzelić. Dobra, to taką ostatnią, kochani, nie? Już na koniec i potem robimy sobie pauzetkę. Zmachałem cię, mordo. Mówisz Kacper, ale tam nie wyzywamy tutaj nikogo absolutnie. Siema, Rafał. Można, nie? Na trochę posiedzieć sobie na bigo. To jestem o was wszystkich zazdrosny, to ja nie wiem. Długo na TikToku już jesteś? No tak, ja już tutaj mam renomę. Tak? No i po przejściach tyle kont też potraconych, ale swoje wywalczone. Ale działasz, no to ładnie. No, a ten? A czy tam obsadzony? No ja niedługo, ja to tak, no 3 tygodnie niecałe. No to wytrwałości ci życzę. Ale tak staram się teraz dziennie siedzieć, też sobie tu zbieram ludzi. No fajnie. Nie. Żebyś to fajnie wybił tutaj, jasne jak najbardziej, no. No dzisiaj mam turniej ogólnie, też jak nie będziesz miał co robić, to szukam ludzi, bo o 21 na moim live'ie turniej ze Stiflerem, tam z Olą Kuską i z innymi mamy. Także wiesz, możesz padać tam z ekipą, to się każda pomoc, wiesz, przyda. No, czyli masz challenge, tak? Dobra. Okej. Okay. No, wygląda pierwsza, no spoko, można tam chwilę zrobić pauzę i zobaczymy, no. No, to by było fajnie. Daj mi na okienko. A robię pitewkę, jakbyś nie wiedziała, kluwam, więc na tą chwilę nie dyrydy, ale na chwilę cię mogę dać zaraz potem, dobra? Przesyłam. Jak nie zapomnę i ten, dobra, jak nie będę akurat zajęty, to... O, kurwanka leci gdzieś. Witamy Króla Polski. A co tam ciekawego chcesz mi przekazać, koleżanko, droga, na tym okienku? Za opcika, dołączamy do drużynki i zapraszam dzisiaj o 21 wszystkich na turniej, na moim live. Siema, Różyczko. Cześć, Różyczko, hej. Dzięki bardzo za udostępnienia. To twoje. Kacper, tutaj nie wiem, że tu ja wyrywajcie się tam. Ważne, żeby od mojego gacha trzy uje w bok. Fajnie się z wami wędruje. Dlaczego kolega się jeszcze chce przyjść? Znaczy nie musi być bitewki, w sumie ci powiem szczerze, bo ja dopiero chcę o 20 się połączyć, więc jak, a chcesz mi coś ważnego kluwa przekazać na okienku? Nie wiem dlaczego tak. Nieważne kim, skarbiem. Fajne miałem TikToki. Możesz po prostu napisać, bo jak chcesz mnie zwyzywać, to uwierz mi, że to nie będzie dla ciebie okej. Nie. Mówię z góry, że jak tutaj próbujesz jakiś krzywych sztuczek, to uwierz mi, że na mnie to nie zadziała. Dwa, nie wyjdziesz na tym dobrze. Znaczy wiesz, ja mam to gdzieś jakby, bo na tym etapie... Jaką kryjesz? Nie pozdrawiaj nikogo, bo wiesz co, to są hejterzy. I moja mama nie zna was Krysią w ogóle. Aha, dobra, co od ciebie tam? No, dziwne towarzystwo tam się buja. Pozdrawiajcie was. Okej. Zaraz kończymy, więc... Będę z ciebie. Dzięki za różyczki. Na w ogóle awansowaliśmy do B5.
No, także pamiętaj, to jest ostatnia bitwa przed 20, to chociaż dwie, trzy rękawice warto by było mieć, więc bronimy, nie? Nieważne, Tomasz. Ja nie mówię takich rzeczy, nie interesujcie się. Oh my god. I tak nie zamieszacie. Bardzo dobra partia. Nikt głupi, kto by się dał nabrać, albo nie wiedział, jakimi ludźmi jesteś. Także... Cześć, a no... No... Tapujemy, tapujemy, piśniemy. Dobra, kochani, bo zmęczony jestem, że na tym TikToku mi się nie chce kamerki. A nie możesz po prostu, Klucha, tutaj napisać, o co ci kamer i będzie prościej, serio, bo ja i tak nie będę tutaj kwitnął. Dzięki, Marenka. U mnie jest, jak ja mówię, że jest przerwa, to jest przerwa, się potem przygotuję. Dzięki, dzięki, mężuś. Dziękuję bardzo. Za usteczka. No, albo się połączymy, Klucha, no i tak będzie zacnie. No, ja też chcę dychnąć trochę, no do 20 chociaż. Dzięki, 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 dzięki. Oj, tak się staraliśmy, ale dobra, jest okej. I tak zdaliśmy radę. Dzięki bardzo, no jak coś też się połączymy, wpadniemy, dobra? No, spoczko, trzymaj się. No, buziaki. Pozdrawiam. No i ktoś pozytywnie normalny. Spokojny. No hej, hej, cześć, cześć, no cześć, cześć. I co tam, chłopcy? No, piszcie, nie krępujcie się. Żartowałam. Co wy? To jest moja partia. Ale po co pomawiasz, jak on nie jest dzieckiem w ogóle, Muszkin, a ty tak poprawiasz po tych swoich psychicznie chorych hejterach, którzy myślą, że wszystkich znajdują tam. Wy się nadajecie do utarcia chrzanu i kręcenia karuzeli co najwyżej. Królowa internetu? A, no tak myślałem, że królowa internetu, czyli cesarzowa internetu ma swoją, a Ella Gavin ma swoją. Przecież ja wiedziałem, że one nie będą miały wspólnej. Myślę, że na żadną, bo będę już w Holandii. Skarbeńku, ale miło, ale spoko. Dzięki, że pytasz. Ten pimpek mnie wyzywa. No okej, no i fajnie, cieszę się bardzo. Nie no kurczę, dobra. Jakiś ten, ale pięknie. No to właśnie, to czemu przeinaczasz czyjeś imię? No. Bo nasłuchałeś się głupot od psychicznie chorych ludzi i myślę, że oni wszystko. Oni nie są FBI, stary. Trochę was ponosi momentami. Boże, czekałem na niego pół życia. No. O, przynajmniej się zajęliście sobą. Yeah. Oczywiście, na czele z tobą. Jak ja kocham tą i tą moją oazę spokoju. Wypracowałam sobie was i swoją oazę spokoju.
Pozdrawiamy całą grupę Pato Celebrytek. Kochamy was, żartowałam. Wolałabym, żeby o mnie... O, klucha jeszcze jest. Co tam, lalka? A no, cześć, myślałam, że wieczorem będziesz. No ale zaprosiłaś mnie, ja jeszcze jestem, no to tak nie wypada tutaj cię odrzucić i udawać, że nie widzę. A dobra, a co wieczorem chcesz? Bo ja myślałam, że teraz wszedłeś. Jeszcze. Znaczy możemy jedną rundkę sobie, wiesz, walnąć tutaj, nie ma problemu, jak już jestem jeszcze. To... No, wiesz co, ja chciałam zapytać, bo była taka dyskusja ostatnio z taką blondyną, niech miała ona na imię takie niebieskie oczy, ona niby była na pogrzebie tajemniczej Moniki. I ona mówiła właśnie... O malutkiej Basi chyba. Tak, no? tak, malutka. I ona strasznie wyzywała, że tam nie było Lady Madeleine, że ty nie pojechałeś i tak dalej. Nie wyzywała? Nie sądzę. No tak gadała, że w sensie no była wściekła, że tak mało osób było i zastanawiałam się właśnie, ale czemu... Ale to nie chodziło o mnie personalnie. Na pewno. Nie, ja z Basią mam dobry kontakt. My się też znamy na żywo, więc... Nie, ona po prostu miała żal do ludzi, którzy mogli być, stać ich i mają się za nie wiadomo jakie ikony, jakie gwiazdy, a po prostu jej było żal, że na mnie ludzie naskoczyli, co ja Bogu ducha winny i na przykład no, nie było mnie stać na tą akurat, na ten czas. I ogólnie nie powinien się tłumaczyć, tak? I chodziło o te osoby takie, och, wyniosłe, co nie wiadomo, broń Boże, co na mnie naskakiwały, a miały tak wielce być, więc bardziej ona mnie broniła. Ale to, że o innych powiedziała, to jestem jej zdania. Dobrze powiedziała z jednej strony, bo mają się za Bóg wie jakie bogaczki te wszystkie, wiesz, i te Jessie Beach itp., a faktycznie, czy ten Dudek, tak, który faktycznie mógłby wsiąść w auto, bo mam własne auto, on nie jest uzależniony od komunikacji, nie pojechał, więc akurat tutaj jestem po jej stronie, nie? Albo ta Lady Madeleine. Znaczy Magdę lubi osobiście, tak? No jeżeli nie pojechała, się zdeklarowała, no to okej. Ale Lady Madeleine też bardzo lubię. No w każdym razie ten... A czy pojechałaś? No właśnie, a czy to jest jakieś w ogóle... to nie jest obowiązek żaden niczyj tak naprawdę z jednej strony. Też nawet jak ktoś nie wiadomo kim jest personą z jednej strony... No też nie powinno się nikogo rozliczać, bo to nie jest nikogo obowiązek, nie? Jakby tak, tak. Z jednej strony, czy ktoś ma pieniądze, czy nie, bo to też nie jest rodzina, tak? No jakby kurczę, no. A ty chyba też nie było, nie? No nie. Cześć no. Tajemnicza Jolanta. To jest taka hybryda. Nie znam. Robimy jakąś rundeczkę, jak już jesteśmy? No możemy. A masz opcję? Tutaj zaproszenia mnie, bo mi nie mam, ja bynajmniej. Okay, ale co, że pojedynek, tak? No. Dobra. A ty w ogóle ogólnie łączyłaś się z Monią? Czy nie? Czym? Tak, tak, parę razy rozmawiałyśmy. Ja bardziej z Izą Kisio. Wiesz, ja z Izą Kisio nawet w Toro śpiewałyśmy w tym, w karaoke. Ale... No z Izką mieliśmy, też mieliśmy piosenkę i ja też miałam i teledyski i znamy się, tak? I ona też Fikwajty sprowadziła nasz, ale Iza jest, no niestety jest jaka jest. Ja jej nie cierpię, ona jest taką starą kurwą i ona, wiesz co, ona wyzywa wszystkich w ogóle, o tym pogrzebie przecież, co ona gadała. To było, tak, słyszałem, co ona o tym, wiesz co, już okej, okay, mogła nie lubić Moni, ale już wiesz co, w takiej sytuacji mówić, co mnie... Właśnie, czemu do Iski nie skaczą? Ona była wulgarna. To właśnie była zdziwiona, czemu do tej suki jebanej nie skaczą? Nie, czemu Płatoszczyły tam do Nini dom ją gnębić i hejtować za to, że nie ma do niej szacunku, jak tak mogła o niej się wypowiadać? Oczywiście, że tak. Ona tylko wiesz, że nie bluzgają jakby. A czemu nie poszli do Iski, która ładnie w cudzysłowie się wypowiedziała? To mnie właśnie, wiesz co, już powinna się ogarnąć, bo mogła jej nie lubić, ale wiesz co, jak już ktoś naprawdę nie żyje serio, to już mogła resztki godności i klasy zachować. Ja się wcale nie dziwię, że ta córka się do niej nie przyznaje. Ja też się poznawał. No. Ona pierdoli, że ona jest z Kosaków, ona nie jest słuchaj z żadnych Kosaków, ona nie ma żadnego domu. Ja wiem o tym, bo przecież ja robiłam ten wywiad z Motylewską. Nie wiem, czy kojarzysz taki wywiad o Motylewskiej, jest w internecie. Ale gdzieś na YouTube? Tak, na YouTube. Tak, jest na YouTube. Dziękuję bardzo, Estel.
Ona jest bezdomna tak naprawdę. Ona tam mieszka, wiesz, w tym domu pielęgniarskim. Dziękuję, dziewczyny. Dzięki, Iwi. Dzięki. No. No niestety tak, no ja wiem. Wiesz co ci powiem? Też tak mówiła, o, bo Sławek taki, siaki, owaki. Wiesz co? Nie połączyliśmy się jakby face to face, ale byłem na okienku, on mnie też kojarzy w ogóle. I powiem ci, że całkiem spoko jest ten koleś. Nie jest jakby, ma swój świat, ale ja też mam swój świat. Ale powiem ci, że Sławka na przykład, hej. Nie, jakby, no, w porządku, no, tak, bardzo. Tak, mi się też on spoko wydaje. Ja w ogóle wszystkim współczułam, i Dominikowi, i wszystkim, co tam... I ona jest niewdzięczna w ogóle, bo jak naprawdę przez geją utrzymuję przez lata. Bo gdyby nie ci geje, to ona już by dawno pod mostem skończyła. Tak, dziękuję bardzo, matka. I w tym wywiadzie tak samo, ona napierdala na gejów, na Trzaskowskiego, ona jest PiS, ona jest w ogóle fanką PiSu, jak Gawin. Ona kurwa przyznała. To jest zakłamana, nie? Bo tutaj mówi, że kocha LGBT, ale mogłaby mieć więcej szacunku, bo głównie tylko gejom oglądają, heterycy średnio oglądają. Tak. No, ona istnieje dzięki właśnie gejom tak naprawdę. Oczywiście. Ją przecież Tarkowski z tego... Dziękuję wszystkim za wszystko. Dzięki bardzo. No a TV to on przecież ją sponsoruje i wszystko, on zawsze z Sylwestra czy święta, to ona przecież u Tarkowskiego spędza. I ona wyzywa... Tylko też jest celu. Ktoś mówi, że ona mówiła ostatnio, że Kaczyński był prezydentem. Ona jest normalna? Tak, ona tak mówi. Tak. Że Izka jest zapisem. Tak, w ogóle mówiła, ona już w ogóle u mnie zaraz straci w oczach, tak, że skremować, już... Że Monię trzeba było skremować, broni Gawin Eli tam, że wiesz, że no Worneście, o, z Wornestem coś ostatnio miała właśnie. Tak, on do mnie też robił podjazdy, ale się nie dał sprowokować. Zaczepiał mnie na okienkach, chciał bitwę, powiedziałem, że nie, bo to jest... Ale już tam kurwa mogły pojechać z Kisio. Bo ja jej po prostu nie trawię, Kisio, za to, co zrobiła. No, Monika została skremowana, ale Kisio nie powinna tak gadać, że czy ktoś powinien być skremowany, czy nie powinien być skremowany, nie? No. Szmata. Stary. Ale jak z nami miała projekty i dzięki nam też jakby obopólne zasięgi, to byliśmy fajni na daną chwilę. To sobie z foteczki, koncercik u Izy, to byłam lovely. No, Izka jest tak... To jest tak fałszywa, że tak, publicznie powie, że ona każdego się wypiera, ale ona nikogo nie uznaje. Lasucita ble, ja ble, Monika ble, wszyscy są ble, totalnie wszyscy, ona jest najlepsza, nie? Ja z nią w Toro karaoke robiłam, tam śpiewałyśmy to Be My Lover i ona mi tam zajebała, miałam taką szminkę z Revlonu i mi zajebała tę szminkę. Niby sobie pożyczyła, później oczywiście mi jej nie oddała. Tak, to jest wszystko prawda, że ona jest złodziejką. Rzetelna obłuda. Ty jesteś siostrą tajemniczej. Nie jestem siostrą. Nie jestem patocelebrytką, tu piszą. No. Co ty gadasz, że ci zarąbała szminę nawet? To co? Co ty gadasz, że zarąbała ci szminę nawet? Ale, tak, wiesz co, ale też były pogłoski, właśnie nad tymi osobiście też nie, ale ona też coś odwaliła, bo oczywiście mieliśmy tam hotel opłacony po Freak Fighters. No i powiem ci, że też tam były coś tam, że ona coś tam wyniosła z hotelu. Wyniosła. Pozwa, nie wiem, jakiś... Ona nawet sobie papier toaletowy, nawet ręczniki. Ona, wiesz co, ja zrobiłam kiedyś... Jak jest ten tam na Centralnym, bo ona jechała do Gdańska, ja z nią byłam na Centralnym. I ty wyobraź sobie, że w Biedronce są te takie siatki do warzyw i do owoców. Ona jebana całe te siatki wzięła worki, bo powiedziała, że jej się przyda to. Bo ona, kurwa, słuchaj, bo ona niby jakieś mięso mówiła, że z rzeźni sobie tam kupuje jakieś większe ilości, pakuje to w te worki, mrozi to i później, kurwa, wiesz, na rosół, a nie? W lodówce sobie to mrozi i normalnie te worki... To jest takie jakby zbieractwo, nie? Choroba, ona tam, kurwa... Tak, choroba. I to, wiesz, ja jej mówiłam, że ale czy to nie będzie jako kradzież? A ona mówi, że nie, nawet jak ją ten, to przecież to nie są...
No bo wiesz, te worki tak naprawdę możesz sobie jeden wziąć, jak bierzesz warzywa, nie? Mhm. Ale ona wzięła 30. Więc ciężko jako, wiesz, nie? O, Izabel, tak, Izabel, znaczy wiesz co, ona też, gdyby nie Patryk, to Iska to w ogóle byłaby nikim. Ale bez Patryka też nie istnieje, bo taka prawda. I dawno się skończyłam, odkąd się z nim pokłóciła, od ponad pół roku, odeszliśmy się, kochani, no Iska już tak naprawdę od 8 miesięcy nie istnieje. Tak. No, dziękuję bardzo wszystkim, dzięki skarby. No, to ale jest bardzo aktywna i na TikToku i w ogóle. Elista bardzo też tak, broni. Tak, mnie barterowo w Beauty Bistro w Warszawie właśnie też imprezę. Żeby ludzi, wiesz, nie? Ona tam bardziej koncert, ale my byśmy jakby dołączeni w duecie, że będzie tam czy Mateo i Izabela Kisiel zapraszają. Tu się bawiła, tu wiesz, tu mnie maca po tyłku, tu coś tam ciecia racia. Kurwa, na drugi dzień mówi ja i mówi, ale ja go nie znam, nie? No pierdolnięta. A tutaj na siłę, wręcz jeszcze mam taki filmik, jak chyba przy Beyoncé bawiliśmy się na parkiecie. No, 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 no. Nieraz go dodawałem. Ale ona jest taka zazdrosna, jak z jakimś facetem, czy z kimkolwiek facetem w miarę ten, to ona by się do niego dostawiała. Ją tak sędziła, że to jest... Dziwis, jak tam dawno, wiesz, ze 20 lat nikt nie był, jak nie lepiej. No, oczywiście, że tak. No. Chociaż, wiesz co, chociaż różnie to bywa, nie? Nie, ale nie, są jakieś młodzi... A skąd jeszcze nie płaci za to? Albo za... O, tak, bo ona nawet kiedyś mówiła, ja... Ona mi opowiadała, że jakiś koleś jej ogłoszenie wystawił, że za darmo i była oburzona, że za darmo. Że za kasę to wiesz, to nic, ale za darmo to w ogóle wiesz, szok. Że bo spiszę, że podobno dawała za kasę. O. Tak, ja w to wierzę, w Niemczech. To jest prawda, że ona w Niemczech pracowała, ja w to wierzę. Ona tam pierdoliła, że ona z te klocki hamulcowe jeździła tam, ale ona też tam pracowała. I z Oli też chciała przecież na jachtach tam też zrobić dziwkę. No. W trudnych sprawach miała taki odcinek. W trudnych sprawach miała odcinek, że była burdel mamą. Ale ona burdel mamą nie była, tylko ona była po prostu prostytutką. Bo ona jest za głupia, no. Do takiej... Ona jest za głupia na burdel mamy. Nikt by jej nie dał na to. No. A, tak. Ona też pierwsze spotkanie, to mi płakała w rękach, mówi, weź ślubę, a nie mówi. Ale oczywiście już musiałam mówić, bo jestem z takiej rodziny i z takiej, a moja córka i płacze. Ja mówię, halo, zaraz mamy konferencję, a tam mi wyje, no bo ci dobrze z oczu patrzę, w końcu cię poznałam, będziemy razem mieć program. Ja mówię, no, okej. Okay. Tak, bo ona jest z arystokracji w ogóle. Wszyscy są najgorsi, ona jest w ogóle lovely, cudowna i... Cześć Pola, jak tam? Ja do niej bym nic nie miał, ale po prostu ona mnie tyle razy wyzywała za plecami i... Ale wiesz co? Ale jak miała być pół roku temu w Łodzi, nagle do mnie pisze, bo zapamiętała, że jestem z Łodzi, że Kaśka, no już noclegu szukała, nagle był tym, czy ma nie łysy. Tak. Ona do mnie od razu jak ja w Warszawie mieszkałam, to od razu mnie o nocleg pytała na woli. Ja nie chciałam. Ja nie chciałam, bo ja wiedziałam, że coś się szykuje, bo ja wiedziałam, co ona by ten, jak Rafał Ale też na te noclegi naciągała. Albo ja się... pół chaty by ci wyniosła. Oczywiście, że tak. No mówię ci, jak ona mieszkańca zdążyła zajebać. Ja ukradła jakiś tam, wiesz, kosmetyki wyjebałabym gdzieś w kosmos. Tak, ale ona mówi ci wszystko, ona i papiery, tak Wornes mówił, a Wornes prawdę mówił, że na papiery. A w ogóle skąd on się wziął ten typ? Bo tak ja się nie interesuję, kto to w ogóle jest. On też jest jakiś taki, zaburzony? To jest taki koleś, on wszystkie jakby te, wszystkie te patocelebrytki typu właśnie Iza, Ela, on wszystkie je niby demaskuje. On je demaskuje. On nawet mówił, że nawet Ele chciał chyba Ele albo Izę chciał zwabić i opowiadał na live, że zwabić i na łyso ogolić. A dlaczego tak? Nie, to już jest chamstwo, bo to są już dalej kobiety. No, tak, to już jest mocne, ale chciał tak zrobić, żeby wiesz, niby tam jakieś, wiesz, nasenne tej i że na łyso taki miał być. I z Iską mu to nie wyszło, bo chyba z Iską chciał to w końcu zrobić. Ale LC kanał zablokował na YouTubie, wiesz? Wiem, ale to nie jestem za tym. To było mega podłe. To było niefajne. No. Tak. Ja Elkę dalej lubię, chociaż wiesz, i się znamy dobrze i tp, aczkolwiek no niestety
uderzyła za mocno o PiS, no i przegrała. Naszym PiS-em to po prostu ona kocha ten PiS. Ja kiedyś mieszkałam w... Ja ją w ogóle, Elkę, znam z czasów jeszcze, jak ona była z Andrzejem. Z takich bardzo, bardzo starych czasów. Nie wiem, który, ale wiesz co, czy nie wiem, czy on się w ogóle łączy z kimkolwiek. Ja bym się chętnie z nim połączył. No, taki spoko jest, mi się wydaje. No, nie, on, wiesz co, tak, ale on z tą Martą tylko głównie. Oni tam, wiesz, jakieś te plejadiańskie takie te robią. Bo wiem, on też ma jakieś zaburzenia, on też ma swój świat, nie? On w ogóle leczy ludzi. Tak, tak, on Jezusa i tak dalej. Ale on taki kiedyś nie był, ja pamiętam, oni mieli w ogóle cukiernię w Krakowie. A nie ma dalej? Ale jakoś chyba dalej ma z ciastkarnią coś wspólnego. Bo... On pracuje jako cukiernik, ale kiedyś on miał swoją. I bo ojciec... on ma jako pracownik, okej, okay, no. Tak, i ojciec Elki sponsorował te cukiernie. On im tam wynajmował normalnie lokal. Elka tam przyjmowała, oni naprawdę kiedyś dobrze, o ile Kisio, wiesz, pierdoli głupoty, że tam miała jakąś karierę, to Elka miała faktycznie swoje studio, tam chuj, że za kasę ojca, ale miała, tak. Dalej ma jej jakieś, ale to tak już chyba na mieszkaniu, to ona nie wygląda jak studio. No teraz co, ma na mieszkaniu, ja tam nie byłam, ale tam słyszałam, że... A miała takie osobne, tak? Gdzieś w budynku wynajęte. A, ona miała osobne. O, tutaj Klaudia Profeska, a teraz to przeniosła i no, no kto będzie, Meliny, rób mi zdjęcia, ale o co chodzi? Gdzie jestem? W stołkach, nie? No, nie, ale tam w tym mówię ci, tam w tej cukierni to w ogóle Andrzej to super gość był, kurde, ja i tak byłam zdziwiona, że wiesz, on, ale Ela w sumie... No, ale zrobił jej krzywdę, no, spierdził do chłopa, no to trochę takie dla kobiety bardzo brutalne, nie? Tak, ale ona, nie, wiesz... No nie, nie poczułabyś się upokorzona? No, poczułabyś się. No, ale Elka, powiem ci, super wyglądała kiedyś, naprawdę. Dalej wygląda fajnie, ci powiem, jak na żywo, dalej laseczka jest, no. Na 50 lat, tak, tyle co. Może jakby, no wiadomo, zbudził się gdzieś tam mocno pomarszczą, ale jak się tam wymaluje, wiesz, tam korektorze. Ja wiadomo, ale kiedyś to sobie, ona była taka laska, że w ogóle jak ją znałam, to ona miała 40 lat, to w życiu byś nie powiedział. To ona wyglądała na równi z Andrzejem. Znaczy ona gdzieś tam, ale ona ma takie fazy, widzisz, bo jeszcze tyle lat po ślubie, już dawno ten, a ona ostatnio gdzieś na Instagramie też dodała kawałek. Mhm, okej. Coś tam pisze? Ej, wyszedłem z wątku. Kurde, ale dalej wspominki robi, na przykład jakiś tam urywek pierwszego tańca. Gdzieś tam ma jakieś takie fazy i się wracają. Gdzieś tam takie się robi na stare lata, jakby taka, nie? Gdzieś tam... Tak robi, no. Ale jej to mi jest autentycznie żal, bo ja mówię ci, ja pamiętam te czasy, jak ona jeszcze... Aha. Czy bo to już tu pisze. Małżeństwo z Andrzejem było ustawione. Elka i jej matka go gnębiły. Nie było, nie wierzę w to, że było. Nie, że on pracował tam u niej w tym studiu. On w ogóle myślał, że on zrobi karierę w EG Studio. No, tak. Ale on też tak nie wiadomo, ani to gej, ani bis. Nie wiadomo, o co chodzi, nie? On teraz niby jest hetero, on jest z tą Martą, no nie? No tak, ale każdy pamięta jego filmik, jak się ujeżdżał na wibratorze na krzesełku w tyłek, więc... Tak, on w ogóle tak gada, że tak, no nie wiadomo w sumie kim on jest. No teraz... Ale latają filmiki. Tak, on miał męża nawet. No właśnie, to jest takie dziwne, ten moje rodzice mu... Tak. A wierzysz to też kolego, bo on też może się bronić, tak? Bo jednak to on skrzywdził, więc tutaj, bo ktoś pisze, że... Papiera, Elkę, no to też wiesz, o co chodzi. On twierdzi, że ona niby go skrzywdziła, ale ja w to nie wierzę. Ja w to akurat, ja myślę, że Ela, ja Eli bardziej współczuję, ale Kisio tak, to... Tak, bo Elka jest jaka jest, ale ona jest taka, że jak ona już by z kimś, ona by kochała kogoś do końca życia. Ona mogłaby mieć i być alkoholiczką, nie być, ale tak. Widać, że ona jest taka, że ona potrzebuje też kogoś do życia, nie? Ja z nią tak nie miałam wspólnego, może jak Monika i... Masz rację, Marek. Coś mi się wydaje, żebyśmy się szybko pokłóciły, ale Iza to jest takie kurwiszcze, to jest taka szuja, że o matko jedyna. No jest dziwna, bo wiesz co, mnie też namawiali ludzie, pamiętam swego czasu, jeszcze możemy jedną zrobić. Swego czasu, a bo tak, ja już miałam wiadomo, bo mieliśmy spotkanie wspólnych fanów, nie? We wakacje w Krakowie, wszystko super, fajnie. I akurat ja odpaliłem Bigo, bo mi zbanowali live'a, nie? Chyba po złości, żebyśmy nie zrobili, żebym po prostu nie zrobił live'a z TikToka, po prostu z tego spotkania. No.
kombinowaliśmy, bo mówię, Ela, mówię, ludzie chcą, żebyśmy u ciebie poszli streama i w ogóle. Ale ona po prostu powiedziała, że po prostu, no jej mama ma coś takiego, że jest awersja. Nie wiem, czy przez tego nastolatka, którego tam, wiesz, dotykała, czy coś. Nie, bo kurczę, fajnie, wszystko super, ale u mnie nie może żaden facet przebywać. Nie mówię, jak zaraz będą hejterzy wypisywać, zadzwoni, ona przyjedzie i nas wszystkich wydupcy, nie? Ale matka Helena. Tak, bo matka ma tam, widzę, kontrolę pełną nad mieszkaniem, bo chyba jej opłaca. Zaraz wracam. Dobrze. Matka opłaca to mieszkanie i też do tego sprząta. Bo Ela nie sprząta. Ale wiesz co, gdzieś tam mi się w niej podoba, że ona i tak jest indywidualna w tym wszystkim. Ale kto Ela? Nawet jak sobie ma to konto na YouTube, nie? Poszło sobie jakieś kiki, to nie jest w ogóle moja bajka, ale jest taka indywidualna, nie? Jakby, że umie się odnaleźć w tym wszystkim, bo ona zawsze była, wiesz, jakby inna ode mnie, czy od Moniki, niby ta sama branża, ale inne tak, kierunki, ona, no. Tak, ona powinna tym kiku zostać, bo na tym YouTubie to kurwa ludzie dzwonią, wiesz, tam pogotowie jej wzywa. W ogóle dla mnie to jest niepojęte. Możemy. Mhm. Jak już jesteś, bo miałem się kończyć, ale dla ciebie, bo cię lubię, bestii, możemy zaraz, no, to się odpalaj. On ci bierze chyba, bo czekaj, on coś bierze chyba, bo tak oczami tykuje, ale co, że ja oczami, że kto bierze? Nie, że ja może. A tak, ej, piszcie, kochani, tak serio, mrugam już? Nie, mnie razi światło, ja mam tiki nerwowe. Ja nie widzę tego. Nie, ja też, ale czasami gdzieś mi się uaktywniają, ale to nie jest nic dziwnego. Od Izyki się weszło. Więc jakby ja nie widzę nic z tym złego. No tiki nerwowe, poczytajcie ludzie, jak nie wiecie, to po co gadacie głupoty. No, no dokładnie. Albo piszą mi, że za kola, kurwa jebani. Wy macie no. Debile. Na głowie chyba. I w umyśle. No, no dokładnie. Nie no, ciekawe jest, jak to się skończy z tą Iską, ale ja czuję, że... słabo. Nie, to jest w ogóle pomyłka, no. Znowu ta sama akcja. No ja pierdolę, no to chyba mówiłem, że... No, no i także widzę, że komuś jest śmieszny. Łukasz Werner, jeżeli zamówiłeś pizzę, to masz lipę, nie? Tobie ktoś zamówił? Nie opłacone? No i to chyba Werner. I powiem ci, że Werner, że się pokłócimy, nie? Bo widzę, że udajesz, kurwa, dalej jesteś takim samym kretynem, bo ty myślisz, że jak siedziałeś w pierdlu przez ponad pół roku, to myślę, że ludzi tutaj te same żarty bawią. Jesteś żałosny, czy poblokujesz zaraz wszędzie, nie? Myślałem, że się ogarnąłeś, ale widzę, że nie. Burak. Ale bo to nieopłaconą zamówił pojebany, tak? No na pewno, no przecież nikt ci kupa prezentu z hejterów nie zrobi, no gdzie? Napierdolę. Śmieszny jest. Butelki też chyba ciągle przychodzą nieopłacone. No myślę, że on stanął w miejscu przed pierdlem i myślę, że wszystkich te same żarty bawią. Także Werner, no niestety, jesteś do tyłu, zacofany jesteś, to już nikogo nie bawi. Także no, po pół roku twojej przesiadki w pierdlu, daruj sobie. No. Ja się dowiem, gdzie ty mieszkasz, nie? Bez kitu, nie? Starym, dowiem się. No mi tej Moni szkoda strasznie. Szkoda. Tym bardziej, że wie, że nie mieszkam sam, nie? Ale to się wytnie, nie? No, no. No gdzieś, ja wiem tyle samo, że w Gdańsku gdzieś, no ja muszę wiedzieć gdzie dokładnie, no. Dominika, kim ty jesteś, bo ja nie rozumiem. Kto jest niby patolą? Pewnie ta Dominika, tylko chciała się przedstawić przed milionami słuchaczy. Tak, jaki jest Domin, no. No, ale ten... Nie, bo wujek Kamil, wiesz co ci powiem, to tak nie działa, bo oni cwaniaczki zamawiają z Glovo, poprzez aplikację wpisują imię, moje nazwisko, adres, mój numer telefonu i są cwaniaki. Oni nie dzwonią.
No. Twoich numerów, jeszcze widocznych. Piszą, że Weber to ten typ od Ewy Tillman. Ty, ale a widziałeś jeszcze, co ta cesarzowa i Claude Lisa, jakie nagrywały też? Śmiały się i nagrywały jakieś też głupoty o Monice? Skór wielki, dwie. Tylko, że ta Claude Lisa to już się dawno skończyła, nagle się reaktywowała dzięki tej cesarzowej i myśli, że gwiazda jedna następna się aktywuje. No. Ale ona już jest też coraz mądrzejsza się robi ta cesarzowa, bo dekurwuje nieźle do tych swoich fanów, a na początku niby była taka pozytywna, fajna. No dobra, to dzięki ci bardzo. Jak coś to jeszcze do wieczora. Dobra, to do wieczora. Trzymaj się, buźka, pa. Pa. Cześć Faust ponownie. Faust. Czy ty masz ten z ulicy Sezonkowej, tą żabę? Zamówienie złożył Jenner na grupie i Kasper. Się z nim właśnie śpiewam na Instagramie. No. Nic nie powiesz? No, a tam gdzie pira ze drzwi. No nie sądzę, raczej to jest Łukasz Werner, bo on stanął na tym etapie, że wczoraj też wszedł z sztuczną inteligencją, tylko Werner o mnie puszczał, że siema tutaj tym czym jest Queen, przyznaję wam się, że jestem tak jak wczoraj na Bigo. On myśli, że Werner, ty myślisz, że ludzi bawili te same bajeczki i żarciki sprzed pół roku? No niestety nie, więc jesteś nudny. Jaki kibels. No. Stanąłeś w miejscu przed pierdlem, gdzie to ludzi bawiło, dzisiaj już nie, także musisz, wiesz co, top trendy, wiesz, bo jesteś zacofany i do tyłu, niestety. Jesteś dobry cwaniaczek. Niby nie, niby się już nie udziela, niby ten, a to cicha, po cichaczu hejterek. Nudny jesteś, wiesz, i widzę, że Werner dalej, widzę, że tam ci się podobało, nie, na wakacjach i na w czasach i widzę, że bardzo chcesz wrócić do pierdla, bo widzę, że te twoje kilkanaście dni na wolności, nic, znaczy inaczej, te pół roku w pierdlu nic cię nie nauczyły, nie, widzę, że musisz wrócić ponownie tam, bo widzę, że strasznie ci się tam ochoczo śpieszy ponownie, ale spoko, mogę ci zafundować, już raz siedziałeś, więc to będzie pryszcz, żeby się tam wrócił ponownie, a jeszcze jak podepnę ci pod nękanie, znowu prześladowanie po półrocznej przerwie, to szybciutko cię zgarną, bo już siedziałeś, także kotuś, nic prostszego. A widzę, że bardzo ci się nudzi na wolności i nie podoba ci się, więc ja ci mogę naprawdę zrobić znowu wakacje. Dokładnie. No widocznie lubiał. Ale dobra, wyrąbane. Niech udaje, że mnie dalej lubi, nie? Ale dobrze wiemy, bo jeszcze sam się śmiał, że woli mi pizza zamówić. Więc goście, ty nawet nie kryjesz się z tymi tekstami, a jeżeli myślisz, że kogoś zbałamucisz i ten to, spoko. Nie, nie przejmujemy się nim, nie? Bo jakby, no i co z tego, zamówiłeś mi pizzę, no i co, nie wiem, podnieciłeś się z tego powodu? Super wzruszająco. Dobra, boj mi kość, dobra, jest. Cześć Roxanka. Cześć. Dzięki Krzysiu. No to chciał bitwę, nie robi mi bitwę jeszcze. No dobra, to poczekamy chwilę. Dzięki Krzysiu. No tak, dokładnie pisze, dokładnie są jakieś nowe konta na TikToku, sztuczną inteligencję, bo to tylko on ją używał. Nagle są o mnie konta na TikToku, zwalał to na Muszkina, no ale stary, no Muszkin nie robi mi takich kont. Ledwo wyszedł Werner, są jakieś sztuczną inteligencją, głupoty. Nagle są jakieś zakolindy, coś tam, więc to jest w twoim stylu typie, nie? Nudny jesteś. No. Dobra, wyrąbane wam powiem. Nudne żarty, ale już trudno. Wyrąbane mam. Dobra, wyrąbany mam. Nie mam nic do niego, ale po prostu słaby żart, nie?
Znaczy bardziej nie tyle co dla mnie żart, tylko po prostu moja mama się denerwuje, nie? No bo oni myślą, że ja se kurwa nie wiem, siedzę na wynajmowanym mieszkaniu i oni myślą, że ja się, wiecie, żebym jeszcze ja tutaj sobie sam przesiedował, ale no jednak to no męczą kogoś mieszkanie, tak? Starszej osoby, za która kurwa ciężko całe życie pracowała i sobie kupiła własnościowe, a ktoś ją ośmiesza przy okazji, no bo to też jest dla niej wstyd, nie? Bo to nie jest tylko tak, żeby ktoś mi zamówił, no przy okazji, bo to jest wstyd dla mojej mamy, kurwa. Czy oni tego dalej nie kumają, że to jest wstyd również dla niej? Nie jest normalne. Bo ja nie jestem na wynajmowanym mieszkaniu jakiś jak Kozłowski po starszej babci jemiącą kiblem, nie wiem, stęchlizną za 1200. To jest również moje mieszkanie. Nie zapominajcie. Nie jestem tu na krzywy ryj. Bo lubię. Dobra, bo Mikoś, nie wiem, robisz bitewką, czy nie robisz? Na razie nie robi chyba. No dobra, nic. Ja bym się z Dawidem połączył, bo że uwielbiam go, on wyjechał do niego. No dobra, trudno, koni, nie przejmujemy się tym. Zupełnie nie przejmujemy się, bo to nie ma sensu. To i tak czasami ciężko dojść do prawdy, ale mniej więcej wiem. Trudno, dobra. Skoro Łukasz nie lubi, ale okazuje sympatię w ten sposób, a nie inną, no to super. Dobra, luz, no. Ja nie jestem podły ani mściwy, więc na pewno nie mam czasu na to. Dla mnie teraz priorytetem jest moje życie, moja osoba, nie inne rzeczy. No nie Łukasz, co ja zamówiłem, no to no stary, no to nie wiem, no bo masz do mnie pretensje, to pilnuj swojej osoby, no bo do mnie wypisujesz na priv. No to broń się. Wchodzisz z jakichś Eugeniuszy, chuje moje dzikie męże do mnie na bigo, a potem masz pretensje. No. Nagle jak wyszła ta sprawa, to on się przelogował z tego konta i nagle on już się ocknął, nie? Ale jak siedziałeś jako Łukasz Dybel przez 3 godziny, to jakoś nie dostarło do ciebie informacji, że to nie ty. Nagle jak wyszła ta pizza, to teraz się bronisz z innego konta i palisz frana. Dobra, mam to gdzieś, człowieku. I tak w moim życiu nie istniejesz. Sam się na nowo na siłę w nie wpychasz. A ktoś cię w ogóle zapraszał do niego? Nie. Żegnam. Ja mam to gdzieś, stary. Nie pierwsza i ostatnia pizza, więc mam to gdzieś naprawdę, serio, kochani. Naprawdę mam to gdzieś. Lubię go gdzieś na swój sposób, bo on przynajmniej nie jest na tyle bezczelny, że robi coś i wyzywa mnie jawnie. Ale też nie jestem głupi, nie? Bo to jest jego taki celowy zabieg, robienie z siebie upośledzonego, ale o co chodzi? Ja? Nie, no ale dlaczego ja? No taki cichy hejter, nie? On taki miał zawsze zalążki, ale w dupie to mam. Lubię go i tak na swój sposób, ale... Naprawdę, nie dbam o to, bo to nie jest pierwsza i ostatnia pizza, więc... Serio, kochani, to nie jest ten problem. Dobra, bo i tak nam się przedłużył light. Albo może go też świetnie wkopuje, no. Bardzo możliwe, że po prostu ktoś zapamiętał go też z takich akcji. Bardzo możliwe, że go też ktoś wkręca, no. Ja nie jestem w stanie gdzieś stwierdzić, nie? Więc jakby dlatego, Łukasz, dlatego widzisz, ani cię nie cisnę, ani nie wyzywam, ani nie podnoszę głosu, po prostu... No właśnie. Doceń to, że i tak mam do ciebie szacunek i też myślę, że bardzo możliwe, że ktoś cię wkopuje, widzisz? Nie jestem taką osobą, że już od razu ten, ale no... No nie wiem, no ktoś tutaj pod tobą się podszywał dobre 3 godziny, teraz wchodzisz nagle ze swojego ala głównego konta i mówisz, to nie był mój profil. A gdzie byłeś 3 godziny temu? Dopiero się kapnąłeś, że ktoś ci podszywa się pod ciebie? Gdzie jest nasz Mikos? Nie wiem, no bardzo możliwe, że go ktoś też wkopuje, Łukasza, bo on go nie było i przez pół roku ktoś teraz... Jezus, cześć! Siemaneczko! Mówię, kurde, wejdźcie ludzie powiedzieć Mateuszowi, żeby mnie zaprosił, bo ja cię nie mogłem dodać. A, okej, okay, bo było, że odrzuciłeś. Mówię, okej, okay, może... Co tam, no, byku? Leci, kurczę, no mam nadzieję, że wypierdzielam do cholami za tydzień. Serio? A to już tak na stałe? No na długo, bo chcę nad płytą pracować i zarobić na płytą dobiecanską. No i kurwa, w końcu poszedłeś po rozum do głowy. W
końcu wiem. I koniec, tak, kupa. Carlos, wypierdalasz, nie będziesz tutaj mi jakieś fakali wysyłał. To jest mój, Boże, to jest mój ex, także no. Tak? No ty, nie? A tak, tak, no, kurwa, zapomniałem właśnie. Znaczy taki przelot, dzięki bardzo, Szymuś, no, także oczywiście, że tak, bo my się znamy ze Śląska, to jeszcze w gimnazjum się zabawialiśmy. Dokładnie, słuchajcie. Bzykałem się pod kościołem podczas mszy. Sam w ogóle, Mateusz, u ciebie jak tam? W ogóle, słuchaj, ludzie mnie pytają o te, wiesz o co, ale ja w ogóle nie wchodzę w ten nie temat. Nie wiem o co, ale mogę się domyślać, skarbie, no. No, dokładnie, dokładnie o to, nie, jakbym, ja, jakbym, wiesz, jak ja bym był, nie wiem, że ja nie interactions, wiesz. Łukasz, nie dzwoń mi teraz, kiedy ja robię bitwę po złości, człowieku. Jesteś tu na live, to ci mówię. Łukasz, czekaj chwilę. Łukasz, ja nie mam do ciebie pretensji. Jeżeli ktoś ciebie wkopuje, no to jest jak jest. Daniel Mroczny, ale ty nie jesteś pierwszy, ostatni raz, także... no to załatw sobie, ja ci powiem... Dobrze, sprawdzę, Łukasz, tylko nie teraz, no widzisz, co robię, no, no stary. Widzisz, i tak cię lubię na swój sposób, więc bardzo możliwe, że po prostu ktoś ciebie wkopuje, bo ciebie nie było pół roku, już nie będę tutaj pierdzieć dlaczego, nieważne, whatever, każdemu się zdarza, to nie znaczy, że jesteś zły albo nie wiadomo co takiego zrobiłeś, to cię jakby, nie wiem, nie weryfikuje, albo nie jest powodem do wyautowania ciebie, tylko po prostu, no ty załatw sobie te sprawy i tyle, no. I wszystko. Mhm. Nie, Mateusz to jest moja bestia, więc nie ma opcji, żebym go wyciszył. Kurwa, słuchajcie, przestańcie go wyzywać, słuchajcie. Dla mnie on jest dobry, nic mi nie zrobił, a to, że wy macie problem, to nie jest wasza sprawa. Więc proszę mi tu nie wchodzić, mnie wyzywać, bo zaraz moje moderatorki będą was wypierdalać, bo nie interesuje mnie to. No, czekaj, czekaj, co to odjebałeś, Szymon? Go nie. On mi odblokował wszystkich prawie hejterów, nie? Co ty gadasz? Do mnie też wchodzą, słuchajcie, i cię cisną, słuchaj. Dla mnie jesteś dobry człowiek. Proste. Jednego członka potrzebujemy, kochani. Ej, lecimy, jeden członek. Jednego członka potrzebujemy. Jednego członka, kurde, nie mam celu. Masz cel? A to masz lipę, nie? Szukałeś. Lecimy, kochani. Mhm. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Znaczy dużo nie odblokował, ale zdążyłem zareagować. Czy nawet odblokował Rafallo. A ty z nim nie gadasz? Nie, bo to jest nic nieznaczący człowiek. On nawet fejmu nie ma, jemu nie grozi nawet. Jezu, jak ja cię lubię, te twoje riposty, nie? Panikuję. Nie będziemy panikować, Kacper. Widzisz, jak panikujemy? Lecimy, kochani. Mamy raz... A ma ktoś rękawice z was? Za gówno. Nie, ja zaraz skończę live. Ej, 10 sekund. On jest zmiażdżony, ten pajac, nie? Lecimy, kochani, potrzebujemy 100 monetek. Masz lipę, człowieku. 100 monetek, 100 monetek, kochani. W Parmazonie jebane. Nach się okazał fałszywcem jednak. Ale ma lipę, nie? Co się stało? Nie, nic. Dobra, muszę kończyć, nie? Sorry. No, trzymaj się, hej. No, wieczorem się połączymy, hej. Pa. Trzymaj się.
No lojalny jest, dlatego Kacper jesteś takim samym szponcicielem, żegnam ciebie. Lojalny jest dla mnie. Mateo, co się dzieje, skąd to zwątpienie? Czekaj, halo, co się dzieje? Nie, żadne zwątpienie. Nie, tak ty, wyjdź mi stąd. Czemu? I do swojego kolegi, dlatego tak się świetnie bawiliście. I Jules, Chips, idź tam, polisz mu. Wypierdaj do Holandii do niego. Wypierdalasz. Pedały jebane dwa. Wy skurwysyny, nach jesteś zniszczony w sieci, nie? Lepiej się, kurwo, nie wchodź. Ale Mateo, czekaj, bo ty nie ogarniasz na temat. Dobra, pewnie jeden nerwuj człowieku, bo mi nie zbanujesz też konto, na razie. Ani live'a. Nie odpalamy się tu. Dzięki, pomnę. Cześć w ogóle. Jezus Maria, ty serio? Ale o co ci chodzi? Czemu ty jesteś taki agresywny, kurwa? Bo jestem, bo ktoś po prostu mi zrobił krzywdę. Akurat weszłeś mnie... Bo ty nagle mnie atakujesz. Ja do ciebie w 17 ma normalnie się pytam, o co chodzi i nie wiem, o co chodzi. Nie jest ten moment, okej? Dobra, ale no to czemu jesteś do mnie agresywny? Zadałem ci po prostu pytania, nagle... Bo nie mam ochoty, chyba widzisz, co się dzieje. To dla mnie jest takie, wiesz co, brak szacunku. Nie wiem, Mateo, kurwa! Wszedłem dopiero na streama, nie wiem, o co chodzi, ty, ja nie jestem cały nieważne, czas. Nieważne, to jest po prostu mój problem, nie twój, dzięki. Ja sobie jestem na luzie. No okej, to powiedz, o co chodzi, to wtedy możemy pogadać, bo ja nie wiem, zaatakowałeś mnie, to ci odpowiadam. Nieważne, ja nie mam ochoty rozmawiać, bo akurat miałem kończyć live'a. 20 się możemy złapać, dobra, jak będziesz? No dobra, spoko. Tak, dzięki bardzo za wyrozumiałość, no hej. No hej.
Nie, absolutnie do niego nie. Gdzie? Nie, nikt mi nie popsuł planów, nie? Szukałem kogoś bezczelny. Weź skończ, wyjdź mi stąd, Kasper, w ogóle. Znaczy mnie się nie da zniszczyć. Co on może? W czym nie może zniszczyć człowieku? Ale w czym? On chyba nie weźmie. Czy tak, już wiem, kto dzisiaj będzie miał wszędzie blokady. Czekajcie, muszę teraz wrócić i poblokować tych ludzi, których mnie odblokował i odciszył. Czekajcie, bo to jest wszystko do zablokowania. Thank you.
Czekaj, czemu blokuje? Nie wiem, to Łukasz make-up źle. Dobra, to nie jest do blokady na pewno. Gamora na pewno też. Szmaciarz, nie? A tak wyzywał Rafallo, nie? Na, a go odblokował, skurwysyn. Będę miała to screena do końca swych dni, szmaciarz. Moderator nach odblokował Rafallo, ty skurwysynie. Jesteś zniszczony, nie? To lepiej nawet nie wchodź nigdzie. Akurat na tobie się zemszczę, nach. Bo ty już akurat poleciałeś za daleko, szmato pierdolona. Ja mam fanów i ten... A ty jesteś szmatą. Powiem ci tak, ty jesteś zmiażdżony, lepiej nigdzie nie wchodź. Psem będziesz ty, dla mojej starej. Zablokuj. Masz lipę, nie? To już lepiej się to kurwa śmietniku nie pokazuj. Dobra. No ale tak długo udawać, to jest hit. Wy nie wiecie, kurwa, jakie ja miałem relacje z nim, kochani, na... A czemu blokujesz Dawida Seweryna? Co on takiego napisał? Bad boy. Możliwe, no. O, nagle, dobra. Tą burzę zablokuję. Dobra, wiecie co, ja muszę chwilę odsapnąć.